Hej, witam w dębowej chatce. Zapraszam do wysłuchania reedycji odcinka numer 19. Celowo ominąłem odcinki od 10 do 18, gdyż nie znalazłem nowych informacji na temat omawianych w nich spraw, gdy się to zmieni, na pewno do nich wrócę. Podczas poszukiwań materiałów do tego odcinka udało mi się znaleźć artykuły prasowe, które jeszcze dwa lata temu nie były dostępne na stronach. Oferujących wgląd do skanów gazet z dawnych lat. Wielu z was pyta mnie o Polidusa i jego pracę oraz dlaczego niby zatajał on jakieś fakty, tak aby pasowały one do jego teorii tajemniczych zaginięć. Twórca Missing for one pisał pierwsze książki o zaginionych ludziach w latach 2010-2011. Nie miał wtedy kanału na YouTube. Ten powstał dopiero 3 sierpnia 2014 roku. Zbierał dokumenty ze śledztw policyjnych i często, w związku zapewne, że nie był sławny tak jak teraz, pomimo istnienia Freedom of Information Act, czyli prawa każdego obywatela Stanów Zjednoczonych do swobodnego dostępu do informacji, często takich dokumentów nie otrzymywał. Warto również podkreślić, że prawo to dotyczy jedynie USA, więc Polides nie ma często bezpośredniego dostępu do akt spraw z Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii czy innych państw. Dopiero niedawno, głównie dzięki temu, że jego praca zainteresowała tysiące osób z całego świata, strony takie jak np. newspaper.com czy log.com dodają skany gazet z dawnych lat. Nowe informacje pojawiają się praktycznie cały czas. Tak więc, w przypadku odmowy lub braku informacji na temat danego zaginięcia, Polaides przeglądał dostępne artykuły prasowe. Często nie było w nich informacji na temat tego, czy dana osoba została odnaleziona. Ja po przeanalizowaniu na dębowej chatce wszystkich spraw z wydanej w 2011 roku. Książki Missing for one Western United States and Canada mogę stwierdzić, że na 98 opisanych tam spraw, które sprawdziłem, trzy z nich zostały rozwiązane, to znaczy pojawiły się opublikowane później skany gazet, w których było napisane, że dana osoba po paru dniach odnalazła się żywa lub martwa z przyczyn naturalnych, takich jak na przykład zawał lub wylew. To tylko jeden z paru powodów. Więcej na ten temat opowiem w powstającym odcinku o teoriach, ale potrzebuję nieco więcej czasu, aby go stworzyć. Jednak twierdzenie, że Polajdys specjalnie pomija fakty tylko po to, żeby dane sprawy pasowały do jego narracji, jest według mnie nieprawdziwe. Ale ani ja, ani on nie przekona niedowiarków do swoich racji, ani oni nie przekonają jego czy mnie do swojego sceptycyzmu. Wyspa Vancouver znajduje się na zachodnim wybrzeżu Kanady. Jest oddzielona od stałego lądu Ameryki Północnej wąskimi cieśninami. Ma powierzchnię ponad 31 tysięcy km2, czyli trochę mniej niż nasze województwo mazowieckie. Wyspa jest długa na około 460 km, a jej szerokość waha się pomiędzy 50 a 80 km. Jest to górzysty teren wypiętrzony w najwyższym miejscu na wysokość 2197 metrów nad poziomem morza. Mając to na uwadze, możemy sobie wyobrazić, jak na tak dość wąskiej przestrzeni krajobraz wznosi się w górę na ponad 2 km. Nie od wyżyn, jak to ma miejsce na przykład w naszym kraju, ale od poziomu morza, czyli od zera. Mieszka tu około 750 tysięcy ludzi, czyli trochę mniej niż w Krakowie, co odpowiada zaludnieniu około 23 osoby na kilometr kwadratowy. Wśród mieszkańców 3% ludności stanowią rdzeni Amerykanie. Około 15 tysięcy Indian jest podzielonych na 44 szczepy i są oni rozlokowani na wyspie w 271 rezerwatach. Znajdują się tutaj małe osady z domkami rozsianymi po całym terenie. Jednak znaczna większość wyspy to tereny niezamieszkałe, gęsto porośnięte lasami, zamieszkałymi przez ogromną ilość dzikich zwierząt. Choć może wydawać się to dziwne, to na wyspie wciąż znajdują się miejsca, na których nie stanęła jeszcze ludzka stopa. Obszar ten znany jest jako znakomite miejsce do polowań. Łowienia ryb czy też pozyskiwania drewna. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie sześć spraw zaginięć ludzi na wyspie Vancouver, mniejszych wyspach w pobliżu oraz jedną z terytorium Yukon w Kanadzie. Są wśród nich aż dwa podwójne zaginięcia. Zanim jednak przejdziemy do ich omawiania, chciałbym, abyście zapoznali się z materiałem na temat dziwnych odgłosów zarejestrowanych w wiosce Alert Bay na wyspie Comorant, tuż obok wyspy Vancouver, gdyż kilka spraw zaginięć wydarzyło się właśnie tam. A community off northern Vancouver Island is at the center of an eerie mystery. People in Alert Bay say they've been hearing strange screams and howls from the forest at night. and the legend of the sasquatch runs deep in their first nations culture as ctv's gord kerbis reports some are now wondering if those legends are real it's an eerie recording captured on a cell phone of something that's making strange howling noises heard throughout alert bay we heard it once and i didn't get the recording and then second time i got the recording and that's it was on the back porch very eerie the audio was recorded just recently on the backside of Cormorant Island. It's been heard by many all over the island. This summer, I've heard it three times. I've heard it scream three times. But uh, it's been coming here for years. Whatever's been making the noise is heard primarily at night. Some say it's a dog, but others say that's impossible. With that volume, absolutely nothing. No dog can make that kind of a noise. With that, with that volume. Art Dick hears the vocalizations just outside of his home. He's convinced the calls are from a Sasquatch. He believes the creature is real because of several previous encounters, like several years ago on a remote island further south, when a tree was thrown at himself and fellow clam diggers, pulled the tree right out of the ground. The branches were still on it. Just <laughs> I don't know anything that can just literally pull a tree with roots and all, I mean, you know, you see that little alder growing out there, you try to go and pull it out, you're not gonna be able to do it. While well, the howls and screams that have been heard throughout Alert Bay could be dismissed as simply animal noises, you have to keep in mind that Cormorant Highland is a location where there is no wildlife. There's no bears, no cougars, not even any deer. And while you could dismiss the noises, there have been plenty of sightings. One person that's seen it, her father lives in Alert Bay. And she came up to visit her father, so she went up to the graveyard to um, pay respects to one of her family. And when she went up to the graveyard, she seen it standing there. She turned around and she got out of there right away. She didn't even go to the graveyard. And a more recent sighting: when a group of teens were playing soccer near the band's big house, a large upright creature moved quickly alongside the building in just a few strides. Yeah, they took off right away. They don't even stay there anymore after the dark. Tomorrow on CTV News, a visit to the island by renowned Sasquatch investigator John Bindernagel, talking with witnesses and looking for clues, and we'll travel along. Gord Kurvis, CTV News, Alert Bay. Now more on a story we first brought you last night—a mystery in Alert Bay. The people who live there say howls and screams are coming from the forest that borders their community, and the sound is like nothing they've ever heard before. Tonight, CTV's Gord kirbis joins a renowned Sasquatch researcher who has traveled to the community to see and hear for himself. And some wetlands in here. John Bindernagel makes his way into a forested area on Cormorant Island, looking for a creature many say doesn't exist. It comes back to this question uh, that comes up in other places, not not why is it here or how could it be here, but. There is evidence that it is here. Well, that the wildlife true. biologist so, is uh, one of North America's best known Sasquatch researchers. He's here because many on the island in the community of Alert Bay are seeing <laughs> and hearing something they can't explain. Vocalizations which we really can't attribute to wolves, coyotes, loons, owls. So it's in that area of possible Sasquatch. The soccer players saw this, this tall being Reports of sightings have been happening for more than a decade on the island, and the vocalizations heard in the evenings are increasing. Fortunately, here people have been recording them uh, just on cell phones for now, but at least recording them. Bindernagel has been putting out his own recording equipment and spending hours talking with locals willing to share their encounters. You know, the most I've heard is three. Street, you know, it'll make this loud noise and then stop. And do it again. But um, the thing that's happening now is what the dogs start answering it and it's, it quits. I, I think it's more conceivable than people think, and more conceivable than I used to think, that a Sasquatch could be here, could only be being observed once every several years, a fleeting glimpse, but which is uh, leaving, well, I'm calling it a record of its presence. That record, Bindernagel says, includes large footprints that have sometimes been photographed in different locations around the island. The creature has also been acknowledged in the First Nations culture for years as Zuniquas. He knows there are many skeptics, but he's confident one day the mystery will be solved. Gord Curbis CTV News, Alert Bay. Wiele spraw dotyczących wielkiej, włochatej istoty, która potrafi znakomicie pływać i przemieszczać się pomiędzy wyspami na tym obszarze, zostało opisanych w książce pod bardzo długim tytułem Raincoast Sasquatch. The Bigfoot Sasquatch Records of Southeast Alaska, Coastal British Columbia and Northwest Washington from Puget Sound to Yakutat. Zostaną one omówione niedługo na Dębowej Chatce w serii z cyklu opowieści o gigantach, kanibalach i potworach. Przejdźmy teraz do spraw tajemniczych zaginięć ludzi. Sprawa numer 1. Alma Hall, 28 lat i Raymond Hall, 6 lat. Zaginęli 9 czerwca 1951 roku. Alma i Thomas Hall mieszkali w Saskatoon w prowincji Saskatchewan. W 1945 roku parze urodził się syn Raymond. W 1947 roku Thomas dostał pracę przy wyrębie lasu na wyspie Vancouver. Mężczyzna pracował dla firmy Vos Logging. Po roku samotnego mieszkania z synem, Alma postanowiła przenieść się i pomimo niewygody zamieszkać z mężem w obozie pracowniczym W, oddalonym o 80 km od Englewood. W sobotę 9 czerwca Thomas wyjechał w podróż służbową do wioski Alert Bay na wyspie Cormorant, tą samą, o której filmik widzieliście chwilę wcześniej. Tego samego dnia Alma wybrała się wraz z sześcioletnim wówczas Raymondem na wycieczkę nad pobliski wodospad nad rzeką Nympkisz. Matkę spacerującą z dzieckiem nad brzegiem rzeki widzieli pracujący nieopodal inni drwale, ostatni raz około godziny dziewiętnastej. Gdy Tomas wrócił do obozu następnego dnia, zorientował się, że jego żony i syna nigdzie nie ma, więc od razu zaczął ich szukać. Zawiadomiono kanadyjską królewską policję konną, a w międzyczasie Thomas zebrał grupę drwali i ruszył w las szukać swojej rodziny. Policjanci i pracownicy firmy Vos Logging przeczesywali cały obszar wokół wodospadów i w pobliżu rzeki. Przeciągnięto jej koryto dwa razy, jednak nie znaleziono żadnych śladów. Przy brzegach rzeki nie znaleziono nawet jednego odcisku stopy zarówno kobiety, jak i sześciolatka. Po ponad tygodniowych poszukiwaniach akcja ratunkowa została przerwana. Nigdy nie znaleziono żadnych ubrań, odcisków stóp, a potencjalne ciała nigdy nie wypłynęły na powierzchnię. Wykluczono tu również atak dzikiego zwierzęcia, gdyż nie znaleziono żadnych śladów krwi czy ciągnięcia ciała lub ciał. Nie znaleziono również dowodów, aby którykolwiek z pracowników był zamieszany w potencjalne morderstwo lub porwanie matki z dzieckiem. Śledczy oraz ojciec nie wierzyli, aby kobieta mogła odejść z synem dobrowolnie. Wyglądało na to, że para po prostu rozpłynęła się w powietrzu, została uprowadzona lub wpadła do rzeki, a ich ciała zostały zabrane przez prąd tak daleko,

zaginął 25 kwietnia 1967 roku. Kolejne dziwne, podwójne zaginięcie w tej okolicy wydarzyło się 16 lat później. Tutaj także pojawił się dodatkowy artykuł rzucający znacznie więcej światła na opisane przez Polaidusa wydarzenia, który, tak samo jak i ja, opierał swoje informacje na artykule z gazety Nanaimo Daily News z 1967 roku. Podczas opracowywania pierwszej wersji odcinka numer 19 dostępny był tylko ten krótki materiał. Natomiast teraz na tej samej stronie, to jest newspaper.com, można znaleźć inny artykuł o tej sprawie z gazety The Vancouver Sun. Informacje w nim podane pokazują, że pomiędzy zaginięciami nie minęło 10, a jedynie 6 dni. 10 dni to minęło od zaginięcia 43-latki do publikacji artykułów o zaginięciu 5-latka. W środę 19 kwietnia 43-letnia Annie Paglas odwiedziła swoją rodzinę w odizolowanej społeczności we wspomnianej wcześniej wiosce Alert Bay na wyspie Cormorant. Kobieta mieszkała na wyspie Gilford. Obecnie nie ma pomiędzy wyspami bezpośredniego połączenia promem. Trzeba płynąć do Campbell River i dopiero z tego miejsca promem na Guilford Island. Być może Annie miała swoją łódź lub ktoś ją przetransportował swoją. Obecnie można zamówić sobie wodną taksówkę. Więc prawdopodobnie w latach 60. istniała możliwość poproszenia kogoś lub zabrać się z nim przy okazji. Tak czy inaczej, kobieta po odwiedzeniu rodziny nie wróciła do domu i ruszyły jej poszukiwania. Gdy ekipa ratowników, wolontariuszy i policjantów szukała 43-latki, sześć dni później pięcioletni Kenneth Kuhn, chłopiec, którego babcia była siostrą zaginionej Annie, zaginął w pobliżu swojej szkoły we wtorek 25 kwietnia. Artykuł z piątku, 28 kwietnia 1967 roku z gazety The Vancouver Sun opisuje: Wioska Alert Bay. Trwają poszukiwania pięcioletniego chłopca, którego cioteczna babcia zaginęła 10 dni temu. Kanadyjska policja Konna wysłała do pomocy ponad 50 wolontariuszy, którzy całą środę i czwartek bezskutecznie szukali zaginionego Keneta Kuna. Syna 29-letniego stolarza Endiego Kuna z wioski Alert Bay na wyspie Cormorant. Cioteczna babcia Keneta, 43-letnia Annie Paglas, mieszkanka pobliskiej wyspy Gilford, została zgłoszona jako osoba zaginiona 19 kwietnia. Kobieta do tej pory nie została odnaleziona. Tutejsza policja poinformowała, że nie wie, czy pomiędzy zaginięciami istnieje jakiś związek. Nie podejrzewają również, że doszło w tych sprawach do morderstwa. Kennet po raz ostatni był widziany w pobliżu swojej szkoły we wtorek po południu. W środę, 26 kwietnia, kanadyjska policja konna przeszukała gęsto zarośnięty obszar, długi na 2 km i szeroki na kilometr w pobliżu tutejszej szkoły. Trzech lokalnych policjantów razem z psem i jego opiekunem z Nenajmo wyruszyło do przeczesywania nabrzeży i plaż w pobliżu miasta. Kenneth ma dwuletniego brata Patryka. Policja poinformowała, że zaginiona od 19 kwietnia pani Paglas odwiedzała rodzinę w zeszłym tygodniu i wtedy też była widziana po raz ostatni. To wszystkie informacje, jakie są dostępne w tych sprawach. Wygląda na to, że nigdy nie udało się odnaleźć zarówno Eni, jak i małego Keneta. Chyba, że ktoś za rok odnajdzie takie materiały i wtedy nagra film, że celowo je ominąłem, żeby ta sprawa pasowała, i tu cytat do mojej jedynej słusznej narracji. Sprawa numer 3: Yehudi Pryor, dwa lata. Zaginął 23 września 1974 roku. To kolejny przykład, jak wiele informacji można uzyskać z artykułów prasowych, które zostały opublikowane po jakimś czasie. Pierwotnie, zarówno w książce Poleidusa, jak i w pierwszej wersji odcinka, numer 19. Historia zaginięcia Jehudiego Prajora została opisana na podstawie materiału z gazety The Leader Post z 30 września 1974 roku. Był to jedyny artykuł, który udało mi się odnaleźć dwa lata temu. Teraz jednak znalazłem dodatkowe informacje. Zostały one opublikowane w artykule z gazety Times Colonist z 27 września 1974 roku. William Pryor urodził się w Surrey w Anglii i był dyrektorem sztuki w Toronto. Przybył do Kanady pod koniec lat 60. W udzielonym wywiadzie twierdził, że posiadał dobrze prosperujący sklep z odzieżą. W Toronto poznał Ann, która pochodziła z Pirenejów to znaczy z jakiegoś górskiego regionu z południowej Francji. Oboje postanowili rzucić swoje dotychczasowe życie i podróżować autostopem przez USA i Kanadę. Mieli dość życia w mieście i szukali, jak to sami określali, spokojnego życia na łonie natury. Para dotarła na wyspę Vancouver w 1971 roku i przez jakiś czas mieszkali na łodzi. Następnie zamieszkali w opuszczonym domu w pobliżu rzeki Campbell. Jednak zostali zmuszeni do jego opuszczenia, gdyż lokalna społeczność nie chciała zaakceptować sąsiedztwa rozrastającej się kolonii Hipisów. Razem z parą mieszkało dwóch mężczyzn: jeden uciekł z wojska, a drugi unikał powołania do armii USA. W tym czasie William dostał pracę na kutrze rybackim, jednak po wybuchu silnika na statku który poparzył jedną trzecią jego ciała, nie mógł jej kontynuować. Ich syn Jehudi urodził się 26 lipca 1972 roku w rejonie Comox. Dziecko nie znało innego życia niż tego w lesie, nigdy nie widziało miasta, nigdy nie nosiło butów, jego włosy nigdy nie były obcinane. Skóra na jego stopach była gruba i przystosowała się do chodzenia po lesie bez jakiegokolwiek okrycia. Po wypadku Williama rodzina i ich przyjaciele opuścili Comox i udali się na południe. W Duncan poznali mężczyznę, który zasugerował im, że mogą rozbić obóz w pobliżu jeziora Wild Deer Lake. Ich najbliższymi sąsiadami byli bracia Anderson, Fred i Floyd. Mieli oni zakład, w którym rąbali drewno na mniejsze kawałki, żeby je potem sprzedać. Oprócz tego bracia mieli w okolicy również działkę górniczą. W 1973 roku sprowadzili do siebie cztery konie. Zwierzęta biegały na pastwisku za domem braci. Rodzina razem z dwoma przyjaciółmi mieszkała w lesie, żywiąc się warzywami, jagodami, korzeniami i tym, co udało im się pozyskać z otoczenia. 4 sierpnia 1974 roku Priorom urodził się drugi syn, którego nazwali polen, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza pyłek kwiatowy. Imię dziecka w oczywisty sposób nawiązywało do stylu życia jego rodziców. poniedziałek 23 września 1974 roku William około godziny 15 wziął Jechudiego na barana. I razem z kolegą, który unikał służby wojskowej, nazwanym przez Williama Coyotem, udali się, żeby zbierać jagody. Jak wiemy, zbieracze jagód to jedna z grup zaginionych opisanych w serii Missing for 411. W obozie została N z młodszym dzieckiem. W Przytaczanym artykule znajduje się zdjęcie budowanego przez nich szałasu w lesie. Powiem szczerze, że cały ten opis stylu życia tych ludzi prostuje zwoje w mózgu, ale kontynuujmy. Kojot szedł pierwszy leśnym szlakiem. Dziecko niesione na barana zaczęło się wiercić i chciało zejść na ziemię. Jehudi krzyknął: O, konie! I pobiegł na pastwisko oddalone o około 20 metrów od obozu. William i jego kolega szli dalej leśnym szlakiem i po pięciu minutach przeszli przez drogę, którą ta leśna ścieżka przecinała. Dziecko miało na sobie jedynie długą białą koszulkę z krótkim rękawem i naszyjnik z koralikami. Ojciec dziecka zeznał, że usłyszał jak konie i tu, w zależności jak przetłumaczymy słowo whimpering albo rżały, albo skomlały. Ogólnie oznacza to wydawanie serii niskich, słabych dźwięków wyrażających strach, ból lub nieszczęście. Czyli konie ewidentnie się czegoś przestraszyły i raczej nie dwulatka, który do nich podbiegł. Następnie zarówno ojciec dziecka, jak i jego kolega słyszeli płacz Jehudiego przez około dwie minuty, który następnie ucichł. Pobiegli przez zarośla w stronę zagrody Andersonów, gdyż myśleli, że dwulatek tam właśnie dotarł. Prajor wyznał również, że usłyszał dźwięk zatrzymującego się samochodu i trzaskanie drzwiami około 25 minut po tym, jak zaginął jego syn. Mężczyźni szukali jehudiego przez parę godzin i gdy zorientowali się, że do zapadnięcia zmroku została godzina. Udali się po pomoc do Shawingham, aby powiadomić policję. Ta na miejsce dotarła dopiero następnego dnia w południe. Dwudziestu wolontariuszy z Cowichan, ekipa poszukiwaczy oraz kanadyjska policja konna. Ekipy z psami tropiącymi z Nenajmo dotarły na miejsce około godziny 16. Poszukiwania trwały do późnych godzin nocnych, jednak nie znaleziono żadnego śladu dziecka. Wezwany na miejsce helikopter policyjny został zawrócony, gdyż las był tak gęsty, że jego ekipa nie była w stanie niczego dostrzec. Następnego dnia na miejsce przybyło 65 dodatkowych wolontariuszy i 5 dodatkowych psów tropiących. Kapral kanadyjskiej policji konnej Herb Schmidt z Shawingham Lake. Powiedział, że poszukiwania będą skoncentrowane w pobliżu płytkiego potoku, który znajduje się w pobliżu obozu rodziny Pryor. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że dziecko zostało zaatakowane przez widzianą w okolicy pumę lub niedźwiedzia. Ojciec Jehudiego z dumą podkreślał, że jego syn umie sobie radzić w lesie i prawdopodobnie go eksploruje. Nigdy nie zdarzyło mu się, aby pozostawiony sam zaczął panikować i prawdopodobnie zrobi sobie gdzieś własne schronienie. Tu cytat: To najbardziej poukładany mały człowieczek, jakiego kiedykolwiek widziałem. Policja przyznała, że jej Judy jest obeznany z lasem i całym otoczeniem. Istnieje więc szansa, że przeżyje tu znacznie dłużej niż inne dziecko w jego wieku. Możliwe, że będzie w stanie przetrwać nawet pięć dni. Jednak ratownicy nie byli co do tego przekonani. W niedzielę 29 września 1974 roku, czyli szóstego dnia akcji poszukiwawczej, ratownicy znaleźli ciało dwulatka. Chłopiec został odnaleziony cztery mile, czyli prawie 6,5 km od miejsca, w którym widziany był po raz ostatni. Głównodowodzący akcją ratowniczą, Hall Oric, powiedział, że dziecko zmarło w noc, zanim rozpoczęto akcję ratunkową. To znaczy, że o 15 w poniedziałek pobiegł, bo zobaczył na łące konie, zaczął krzyczeć i płakać, a następnie zniknął. Według ojca konie wydały dźwięki, jakby się czegoś wystraszyły. Chłopiec, który całe życie mieszkał w lesie, nie potrafił wrócić do domu, jednak od 15 do czasu aż zmarł w nocy tego samego dnia, przeszedł przez las ponad 6 km. Ciało Jehudiego zostało znalezione w pobliżu potoku Hope Creek w dolinie obok, to znaczy, że dziecko szło pod górę, a następnie w dół. Pomimo zeznań ojca, że 25 minut po zaginięciu słyszał samochód i trzaskanie drzwiami. Był to prawdopodobnie przypadkowy kierowca lub ktoś z okolicy. Do miejsca, gdzie znaleziono dziecko, nie prowadzi żadna droga. Oryk w wywiadzie przyznał, że wychodzi na to, że dotarł tam już pierwszej nocy i wydaje się to praktycznie niemożliwe, aby tak mały chłopiec był w stanie pokonać taki dystans w tak krótkim czasie. Obszar ten nie został początkowo przeszukany. Gdyż nikt nie przypuszczał, że ich pomimo tego, że mieszka od urodzenia w lesie, pokona tyle kilometrów w tak ciężkim terenie. Na ciele dziecka nie było żadnych ran. Patolodzy nie byli w stanie ustalić innej przyczyny śmierci jak wyczerpanie i wychłodzenie. Rodziną zajęła się opieka społeczna, gdyż istniała obawa o zdrowie drugiego dziecka państwa Prajor. Czy ich uciekł sam, zgubił się w lesie, a następnie przeszedł 6,5 km i zmarł z wycieńczenia, czy też coś lub ktoś go porwało? Przeniosło wiele kilometrów od jego rodziców, a następnie nieprzytomnego zostawiło w nocy, narażając ciało tego malutkiego człowieczka na wychłodzenie? Powiem szczerze, że po przeczytaniu dodatkowych artykułów o tej sprawie Mam większy mętlik w głowie niż po zapoznaniu się z nią w książce Missing for Sprawa numer 4. Lynn Marie Hillier. Dwa lata. Zaginęła 24 lipca 1986 roku. Colleen Hillier wraz z córką Lynn Marie i swoimi rodzicami wyjechali na krótkie wakacje do domku letniskowego położonego przy jeziorze Horn na wyspie Vancouver. Jezioro leży ponad 6 km w głąb wyspy. Dziadkowie dwuletniej Lynn Marie mieli tam idealne miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu. Było to bardzo odizolowane miejsce: przed domkiem znajdowało się jezioro, a za nim strome, skalne zbocze. Sprawa ta jest bardzo podobna do zaginięcia innej dziewczynki o imieniu Greta Mary Gale, omawianej w odcinku numer 4. Po dotarciu na miejsce 24 lipca 1986 roku dorośli zaczęli się rozpakowywać i przygotowywać posiłek. Dwulatka bawiła się na zewnątrz przed domkiem. W pewnym momencie jej matka zorientowała się, że Lynn Marie zniknęła. Zaczęła jej szukać, a do pomocy dołączyli dziadkowie. Wołali ją po imieniu, przeczesali najbliższą okolicę i gdy nie znaleźli niczego, wezwali na pomoc kanadyjską policję konną. Funkcjonariusze sprowadzili psy tropiące, które nie były w stanie lub nie chciały wyczuć jej zapachu. Na miejsce sprowadzono samoloty i helikoptery z kamerami termowizyjnymi, jednak one również nie były w stanie znaleźć sygnatury cieplnej dziewczynki. Po tygodniowej akcji poszukiwawczej, pradziadek dziecka wyznaczył 25 tysięcy dolarów nagrody. W wywiadzie mężczyzna stwierdził, że wątpi, aby jego prawnuczka była w okolicy. Lynn Marie nie lubi wody ani nie oddala się od matki. Wygląda to tak, jakby została porwana. Cztery tygodnie później, 19 sierpnia 1986 roku. Dwóch mężczyzn na motorach poszukiwało odpowiednich terenów łowieckich, gdy na bardzo stromym zboczu, 5 km od domku letniskowego, w którym zaginęła Lynn Marie, znaleźli jej ciało. Wezwana na miejsce policja przybyła wraz z patologiem, który stwierdził, że nie ma śladów świadczących, że doszło do morderstwa. Po przetransportowaniu do biura koronera przeprowadzono autopsję. W raporcie końcowym stwierdzono, że przyczyną śmierci było wychłodzenie i zgon nastąpił drugiego lub trzeciego dnia od zaginięcia. Matka Lynn Marie powiedziała, że to niemożliwe, aby jej córka dotarła w to miejsce samodzielnie. Co ciekawe to to, że w pobliżu miejsca, gdzie zaginęła dwulatka znajdują się długie na ponad półtora kilometra jaskinie Horn Lake. Jednak żaden artykuł nie podaje informacji, czy zostały one uwzględnione podczas akcji poszukiwawczej. Sprawa numer 5 Bart Schleyer, 49 lat. Zaginął 14 września 2004 roku. Urodzony w 1954 roku w Wyoming, Bart od najmłodszych lat był związany z przyrodą. Był to nieodłączny element jego życia. Jego ojciec, Otis, lekarz i zapalony myśliwy, prowadził go w świat przygód na łonie natury, zabierając go na ekspedycje po całym globie. To właśnie te podróże zaszczepiły w Barcie pasję do polowania. Pasję, która nie opierała się na akcie zabijania. Po zdobyciu tytułu magistra biologii dzikiej przyrody na Montana State University w 1979 roku, gdzie jego praca magisterska skupiała się na zachowaniach niedźwiedzi w parku narodowym Yellowstone, Bart poświęcił się zrozumieniu interakcji między tymi majestatycznymi stworzeniami a ludźmi. Jego praca w ramach Integracy Grizzly Bear Study na Uniwersytecie Montana pozwoliła mu opanować sztukę bezpiecznego łapania niedźwiedzi. Z czasem Bart stał się uznanym na całym świecie ekspertem w dziedzinie zachowań, tropienia i wabienia tych zwierząt, zdobywając uznanie wśród specjalistów. Jego umiejętności znalazły zastosowanie w trudnych terenach Bob Marshall Wilderness. Gdzie zakładał pułapki na niedźwiedzie dla Montana Fish and Game Department, by następnie obserwować ich zachowanie przez całe lato. Opowieści o jego niezwykłych wyczynach, takie jak wielogodzinne wędrówki po górskich bezdrożach, śledzenie niedźwiedzi, a następnie powrót do chaty, gdzie czekał na niego reżim intensywnych ćwiczeń, budzą podziw. Bart po dniu pełnym wyzwań w górach, nie ustawał w dążeniu do fizycznej doskonałości. Jego przygoda z dziką przyrodą przeniosła go na krótko na Alaskę, gdzie zgłębiał tajniki taksydermii, a później na daleki wschód Rosji, gdzie jego ekspertyza w odławianiu i badań tygrysów syberyjskich znalazła nowe zastosowanie. W Rosji Bart poznał również Tatianę, z którą miał syna Artema. W 2002 roku Bart przeniósł się do Yukonu, gdzie zamieszkał w mieście Whitehorse, kontynuując swoją pasję do dzikiej przyrody, tym razem skupiając się na polowaniu na owce i łosie z łuku. 14 września 2004 roku Bart zorganizował lot do Raid Lakes, położonych około 177 km na wschód od granicy z Alaską. 8 kilometrów na zachód od Klondike Highway i 16 km na południe od McQuesten w Yukonie. W tym odległym ciągu jezior, gdzie największe z nich rozciąga się na około 2 kilometry, Bart rozpoczął kolejną przygodę. Wyposażony w namiot, zapasy i nadmuchiwane tratwy, przygotował się do eksploracji tych odizolowanych wód. Dave Polidus, badając zaginięcia myśliwych w serii Missing for One, natrafił na historię Barta, co skłoniło go do zgłębienia tajemnic dzikiej przyrody Yukonu. Kontakt z rykiem Fernelem, emerytowanym biologiem dzikiej przyrody, otworzył nowe rozdziały w zrozumieniu tego dzikiego i tajemniczego terenu. Rick natychmiast przyznał, że zna historię Barta Schleyera i nigdy nie potrafił pojąć, dlaczego wybrał on Red Lakes jako cel swojej wyprawy. Wskazał, że połowy ryb w tych jeziorach pozostawiały wiele do życzenia, a okolica nie obfitowała w dziką faunę. Rick podkreślał, że istnieje mnóstwo innych miejsc, które oferują lepsze warunki zarówno dla wędkarzy. Jak i miłośników dzikiej przyrody niż Red Lakes. Bart zaplanował, że 28 września zostanie stamtąd zabrany. Pilot, który przybył w umówionym dniu, udał się do obozu mężczyzny i zastał scenę, która wprawiła go w osłupienie. Namiot szlejera został powalony, choć pilot nie był pewien, co mogło być tego przyczyną. W pobliżu namiotu odnalazł plecak 49-latka, w którym znajdowały się spray na niedźwiedzie, nóż oraz radio. Pilot zawołał Barta po imieniu, lecz nie uzyskał odpowiedzi. Przypuszczał, że gdyby myśliwy opuścił obóz, zabrałby ze sobą plecak i zapasy. Pilot opuścił to miejsce i skontaktował się z kanadyjską policją która następnie powiadomiła przyjaciół Barta. Początkowo policja dysponowała bardzo ograniczonymi środkami do przeprowadzenia poszukiwań. Po zgłoszeniu zaginięcia, przelot nad jeziorami był niemal wszystkim, na co pozwalały ich zasoby. Przyjaciele Szlejera przybyli na miejsce i natychmiast przeszli na drugą stronę jeziora, gdzie znajdował się jego namiot. Tam odnaleźli jego nadmuchiwany ponton. 18 metrów w głąb od łodzi zespół natrafił na torbę pełną sprzętu. Obok torby, na sąsiednim drzewie, spoczywał łuk Barta wraz ze strzałami. Torba z ekwipunkiem wydawała się nietknięta, a dla jego przyjaciół było oczywiste, że myśliwy używał jej jako siedziska. Stwierdzili, że 49-latek prawdopodobnie z tego miejsca wabił łosie. Więc kontynuowali przeszukiwanie okolicy. W niedalekiej odległości odnaleźli maskę z kamuflażem, na której znajdowała się niewielka ilość krwi. Następnie postanowili wezwać na miejsce policję. 3 października 2004 roku policja prowincji Yukon wraz z oficerami ochrony przyrody. Przybyli do Rate Lakes rozpoczynając akcję ratunkową w celu odnalezienia Barta Szlejera. 60 metrów od łodzi poszukiwacze odnaleźli czaszkę i kilka zębów. Znaleziono również parę spodni, aparat fotograficzny i kilka małych kości. Zęby zostały później pozytywnie zidentyfikowane jako należące do Barta. Większość śledczych na tym etapie przerwałoby dochodzenie, zakładając, że biologa zabił Gryzli. Jednakże okoliczności były zbyt niecodzienne, by przypisać śmierć człowieka, który zarabiał na życie, wabiąc te niedźwiedzie, atakowi Gryzli. Na miejscu zdarzenia znaleziono znaczne ilości odchodów tych zwierząt oraz wilków. Pobrano liczne próbki i wysłano je do laboratorium w celu analizy. Co zaskakujące, w żadnej z próbek niedźwiedzich odchodów nie znaleziono resztek odzieży. Zazwyczaj, gdy niedźwiedzie pożerają ludzi, konsumują wszystko ubrania i biżuterię. Wszystko, co ofiara miała na sobie, trafia do żołądka zwierzęcia i ostatecznie zostaje wydalone. Dziwne było również to, że spodnie Barta leżały na ziemi w pobliżu miejsca zdarzenia. Prawie jakby zostały zdjęte lub w jakiś sposób spadły. Większość ubrań, które szlejer miał na sobie, nigdy nie została odnaleziona, nawet po szeroko zakrojonych i kompleksowych poszukiwaniach w okolicy. Oficerowie ochrony przyrody, którzy zjawili się na miejsce zdarzenia, wiedzieli, że niedźwiedzie zwykle ukrywają swoje ofiary, zakopując je na późniejszy posiłek. Dokładne przeszukanie terenu Raid Lakes nie przyniosło żadnych dowodów na istnienie takiej skrytki ani zakrwawionej ziemi, która mogłaby wskazywać na przeciągnięcie lub zranienie ciała. Otoczony tajemnicą i niewyjaśnionymi okolicznościami, obóz Barta Schleyera krył w sobie zagadkę, która mroziła krew w żyłach. Wśród zielonych mchów. Krzaków i gałęzi, które zdawały się być nietknięte przez żadną walkę, panowała niepokojąca cisza. Nic nie zakłócało spokoju tego miejsca, jakby czas się zatrzymał, nie pozostawiając śladu po dramacie, który się tam rozegrał. Śledczy, zmagając się z mrokiem tej sprawy, nie mogli pojąć, jak śmierć Barta mogła być dziełem niedźwiedzia. Ludzie, którzy go znali, byli przekonani, że w obliczu zagrożenia ten doskonale przygotowany i w świetnej kondycji mężczyzna walczyłby o swoje życie z niezwykłą zaciętością. Nie mogli uwierzyć, że niedźwiedź mógł go zaskoczyć i pokonać. W odległości 60 metrów od łuku Barta śledczy odnaleźli jego czapkę i kominiarkę, które zdawały się nie nosić żadnych śladów walki, krwi czy uszkodzeń. To odkrycie tylko pogłębiło zagadkę, gdyż niedźwiedzie zazwyczaj atakują głowę i szyję swoich ofiar. Koroner po dokładnym badaniu potwierdził, że czaszka Barta nie wykazywała żadnych śladów ugryzień czy nakuć, które mogłyby wskazywać na atak niedźwiedzia. To wzmocniło przekonanie, że to, co spotkało myśliwego, nie było zwyczajnym drapieżnikiem. Śledczy stali przed zagadką, dlaczego zwierzę, które zabiło Barta, pozostawiłoby jego torbę nietkniętą, nie przemieszczając się nawet 800 metrów do jego obozu w poszukiwaniu jedzenia. Wszystko wskazywało na to, że Bart spędził w Great Lakes tylko jedną noc, co czyniło tę historię jeszcze bardziej zagadkową. Koroner Sharon Henley, badając szczątki Barta, stwierdziła, że bez analizy tkanki miękkiej trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, jedynie potwierdzając, że pozostałe kości zostały obgryzione przez zwierzęta. Nie sprecyzowała jednak przez jakie ani dlaczego na czaszce takich śladów nie ma. Rick Fernell, dzieląc się swoimi przemyśleniami, nazwał zaginięcie Barta Szlejera. Najdziwniejszą sprawą w swojej 30-letniej karierze w Yukonie. Podkreślił, że niedźwiedzie w tym regionie nie zjadają ludzi, a miejsce, w którym znaleziono barta, było odległe i nieprzyjazne. To, co zaatakowało myśliwego, było szybkie, potężne i niezainteresowane jego jedzeniem ani narzędziami. Pozostawiło jego spodnie, ale zabrało resztę ubrań co tylko pogłębiało tajemnicę. Śledczy stojąc przed niewyjaśnioną zagadką zastanawiali się, co mogło przyciągnąć drapieżnika do obozu Barta w miejscu tak odległym i odizolowanym jak Raid Lakes. Wygląda to tak, jakby na doświadczonego myśliwego zapolował jeszcze lepszy myśliwy, rozebrał go i zabił, a następnie zwierzęta skonsumowały to, co z niego pozostało. Zagadka ta pozostaje nierozwiązana, otoczona ciszą niewzruszonej przyrody, która nie zdradza swoich sekretów. Sprawa numer 6 William Pilkenton. 7 lat, zaginął 15 lutego 2008 roku. David i Camilla Pilkenton mieszkali w mieście Bellingham w stanie Waszyngton. Para miała dwóch synów, Timothyego i William'a. 15 lutego 2008 roku małżeństwo postanowiło udać się na rodzinny wypad do ośrodka zlokalizowanego na zachodnim brzegu wyspy Vancouver. Tofino to mała, odizolowana wioska na końcu długiego półwyspu na południu Vargas Island Provincial Park. Miasteczko jest otoczone przez małe wysepki i znane z tego, że mieszka tutaj wielu rdzennych Amerykanów. Ośrodek, w którym zatrzymali się Państwo Pilkenton, nazywa się Cable Cove Inn i znajduje się w zatoce Daffin Cove w zachodniej części miasta. Z tego miejsca rozciąga się wspaniały widok zarówno na zatokę, jak i znajdujące się w niej wyspy. 15 lutego 2008 roku David obudził się wcześnie rano i zdecydował wybrać się na plażę. Jego syn William zapytał, czy może do niego dołączyć. Po zejściu w dół znajdował się teren pokryty wystającymi skałami, a za nim plaża. Para znajdowała się wtedy w okolicy plaży Tonquin. William został na niższym poziomie schodów, tuż przy skałach, podczas gdy jego ojciec, David, wszedł na skalisty teren plaży. Siedmiolatek chciał podejść bliżej ojca i był w odległości około 11 metrów od niego. W tym właśnie momencie David odwrócił się na parę minut. A gdy ponownie spojrzał w miejsce, gdzie był jego syn, William zniknął. Ojciec przeszukał całą okolicę, po czym udał się do hotelu i powiadomił żonę, a potem wspólnie zawiadomili policję. W bardzo krótkim czasie ruszyły ogromne poszukiwania. Wszystkie służby ratunkowe odpowiedziały na wezwanie. Poszukiwania prowadzono zarówno na lądzie, jak i na wodzie i z powietrza. Na miejsce sprowadzono ekipę z psami tropiącymi, która pierwszego dnia próbowała bezskutecznie podjąć trop. Dokładnie przeszukano bardzo gęsto zarośniętą część lasu, znajdującą się tuż przy plaży. Poszukiwania trwały trzy dni i uczestniczyli w nich nurkowie, helikoptery i ponad 200 ochotników, wliczając w to rdzennych Amerykanów mieszkających w pobliskim rezerwacie. 19 lutego oficjalna akcja ratunkowa została przerwana. Na miejscu pozostało jednak wiele ekip wolontariuszy, którzy prowadzili dalsze poszukiwania. Niestety, nigdy nie znaleziono żadnego śladu Williama, który miesiąc później kończyłby 8 lat. Śledczy wierzyli, że ubrania lub buty zostaną wyrzucone przez morze w najbliższych dniach, ale nic takiego nigdy nie nastąpiło. Tofino nie ma więcej niż 20 ulic i wszyscy się tutaj znają. Istnieje tylko kilka ośrodków, w których można się zatrzymać. Na mapie istniały tylko dwa miejsca, w których chłopiec mógłby się znajdować: las albo ocean. Jednak po dokładnych przeszukaniach nic nie wskazywało na to, że dziecko znajduje się w którymkolwiek z nich. W przeanalizowanych artykułach prasowych nie ma informacji, że chłopiec został kiedykolwiek znaleziony. Jak sami widzicie, rozwiązania spraw z serii Missing for One nie są zero-jedynkowe. Ja nikogo nie będę przekonywał do zjawisk paranormalnych, ani też na siłę szukał rozwiązań przyziemnych. To, w co wierzycie, należy tylko i wyłącznie do Was. A nie do mnie czy jakiegokolwiek innego youtubera. Jeśli ktoś znajdzie rozwiązanie danej sprawy i okaże się, że osoba się odnalazła, lub padła ofiarą morderstwa i takiego zwrodnialca złapano i skazano, to wspaniale chciałbym, aby wszystkie te przypadki się wyjaśniły i rodziny tych ludzi zaznały spokoju. Jeśli jednak rozwiązanie tych spraw wykracza poza to, co uznajemy za normalność, nie możemy tego odrzucać, tylko szukać innych rozwiązań, tak aby takim tragediom zapobiegać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite, Buy Coffee lub YouTube Thanks. Możecie również udostępnić ten lub inny odcinek wśród swoich znajomych lub na portalach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym materiale dębowej chatki.